Za nami niezwykłe sportowe widowisko na Mniszek Arenie. Pierwsza gala MMA Wieczór Wojowników przeszła do historii. 8 stoczonych pojedynków i organizacja na wysokim poziomie. Tak w skrócie można opisać to, co w sobotę działo się w naszym mieście. Publika dopisała walki, 7 walk się skończyło przed czasem. Walka wieczoru widzieliście sami, no petarda, tak? Nawet ci ludzie, którzy się nie znali, nawet tam powiedzmy mój tata czy jacyś tam ludzie, którzy tak się nie znają, za dobrze zachwyceni. Pomysł na organizację wydarzenia pojawił się pół roku temu. Niemalże od razu proponowaną lokalizacją była hala w Mniszku. My od razu z Arielem nawiązaliśmy kontakt i ja się bardzo cieszę, że się poznaliśmy. Pomagam jak tylko mogę i oczywiście on jest organizatorem, on za wszystko odpowiada, robi to fantastycznie, ale zawsze jako tutaj takie zaplecze służymy. Obiekt klubowy Grudziąckiej Stali takiego widowiska jeszcze nie widział. Cieszę się bardzo, że jako gospodarz miejsca tak naprawdę możemy tutaj gościć organizatorów z tak fantastyczną imprezą i myślę, że będzie się ta impreza podobała, a już w planie wiem, że są kolejne, więc ta pierwsza impreza to jest tylko początek tego typu imprez również na Mniszek Arenie. W 8 stoczonych pojedynkach 7 z nich kończyło się zwycięstwami Grudziądzan z klubu Grappler. Tylko w jednym przypadku lepszy okazał się przyjezdny zawodnik. Oznacza to, że zainteresowanie mieszanymi sztukami walk w naszym mieście jest coraz większe. Generalnie bardzo się to zmienia, tak? Raz przychodzą, raz odchodzą, ale mamy też stałych zawodników, którzy jeżdżą z nami ciągle na zawody i w sumie ta ekipa jest dość duża. Także mamy też inne kluby w Grudziądzu i rozwija się to na pewno w dobrym kierunku. W walce wieczoru Kacper Miąsko stoczył niesamowicie zacięty bój z Grzegorzem Szozdą z Kwidzyna. Chwilę ja byłem tutaj, czułem się pewnie, za chwilę czułem zagrożenie ze strony Grześka. Musiałem troszkę tam w obronie powalczyć, ale znowu po chwili czułem się bardzo silnie w tym pojedynku ogólnie. Tak w trzeciej rundzie osłabłem po prostu. Mówię, chcę wykorzystać tą walkę do końca, do każdej minuty, żeby dać widzom jak największe widowisko. I chciałem sobie pozostawić trochę siły na takie zrywy, żeby ta walka była efektowna chociaż troszeczkę. Ostatecznie o werdykcie musieli rozstrzygnąć sędziowie. Wynik był niejednogłośny, zwyciężył Grudziądzanin Kacper Miąsko. Nie czułem się pewnie, tak naprawdę czułem pierwszą rundę, że była moja, drugiej nie byłem pewny, trzecia była i trzeciej też nie byłem do końca pewny, trzecia była taka na pół, gdzie do połowy ja tam Grześka spychałem, później Grzesiek mnie, Grzesiek tak się czuł tutaj w trzeciej lepiej, ale później znowu osłabł i tak nie byłem do końca tego werdyktu, choć w głębi duszy czułem się wygrany, nawet gdyby werdykt był inny, dla mnie ta walka była super. Sam rywal zawodnika Grappler Grudziądz do udziału w gali przygotowywał się już od kilku miesięcy. Bardzo ciężkie, generalnie już od lipca przygotowania trwały. Nie było lekko, chłopacy mnie dociążali, i trener, i koledzy z klubu, za co bardzo dziękuję. Dzięki też wsparciu sponsorom, także no, jakoś to poszło, no, bez tego byłoby zdecydowanie ciężej. Zawodnicy, szczególnie ci z naszego miasta, największy stres odczuwali z powodu swojej publiczności, która tego wieczora absolutnie nie zawiodła. Największy stres właśnie odczuwalny jest z powodu tego, że to jest u siebie, przed własnymi kibicami. Przed samą walką, że tak powiem, stresu nie ma. Uprawiam to, że tak powiem, już na tyle długo, że nie powoduje to jakichś większych, prawda, tam stresów szczególnych. Organizatorzy po sporym sukcesie pierwszej gali już zapowiadają kolejną. Efekt finalny był super, wszyscy byli zachwyceni, także no, nie sposób nie zrobić drugiej gali, tak? Nie sposób nie zrobić i może i trzeciej, czwartej. Publika w Grudziądzu chyba chce. Ta najprawdopodobniej zostanie zorganizowana w marcu przyszłego roku.